W mojej szkole zawiązaliśmy pierwszą komórkę Solidarności Oświatowej w Bytomiu. Nie wiedzieliśmy wówczas, że w Bytomiu jest już Międzyzakładowa Komisja Związkowa i postanowiliśmy się zarejestrować w MKR Jastrzębie. Ale w międzyczasie MKZ Bytomski posłał delegację do Gdańska, dwoje nauczycieli, żeby tam zapoznali się z postulatami Solidarności. I zorganizowano 16 października zorganizowano w kopalni węgla kamiennego Dimitrow, obecna kopalnia Centrum, spotkanie dla nauczycieli. Władze oświatowe próbowały przeciwdziałać temu i ogłaszały takie fałszywe informacje, że spotkanie jest odwołane. Mimo to około 100 osób z oświaty bytomskiej zjawiło się tam i tam zawiązaliśmy Komitet Założycielski Solidarności Oświatowej Ziemi Bytomskiej. Na czele tego komitetu wybrano moją osobę. I tak zaczęła się działalność w Solidarności. Wkrótce przeszedłem ze szkoły, oddelegowany zostałem do działalności etatowej w związku, dlatego że związek już wtedy nabierał siły i połowa nauczycieli bytomskich wstąpiła już do Związku Solidarność. Byliśmy narażeni na różne szykany i przeciwdziałania władzy oświatowej. Na początku było takie działanie związane z akcją solidarnościową dotyczącą strajku nauczycieli polskich w Gdańsku. Ten strajk odbywał się w dniach, o ile dobrze pamiętam, 7 do chyba tak, 7 do 17 listopada. Pamiętam jak dziś spotkanie Krajowej Sekcji Oświaty, która odbyła się przy ulicy Osiek. Byli tam działacze z różnych stron Polski i tam właśnie podejmowaliśmy uchwałę, aby poprzeć strajkujących nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Uchwała oczywiście przeszła, byłem tam aktywnym uczestnikiem, który starał się zmobilizować działalność nauczycieli tam zebranych, aby doszło do uchwały popierającej strajkujących nauczycieli. I to się stało. Moje stanowisko poparł, o ile pamiętam, przedstawiciel Wałbrzycha. I potem już nie było problemów. Uchwała przeszła prawie jednogłośnie. Powróciłem do Bytomia. Całą noc jechałem pociągiem i od razu znalazłem się w biurze Solidarności i podjęliśmy akcję protestacyjną. To znaczy polegała ona na tym, że staraliśmy się wydrukować ulotki i wywiesić flagi narodowe na budynkach szkolnych. Spotkało to się z bardzo ostrą reakcją inspektora oświaty, ale akcja była udana. Jedna z uczestniczek Komitetu Założycielskiego, pani Teresa Chlebi, która w tej chwili przebywa na emigracji w Australii, postarała się o to, żeby zostały wydrukowane ulotki. Oczywiście nie mieliśmy żadnej poligrafii. Zrobiła to w sposób półlegalny, powiedzmy. I te ulotki zaczęły trafiać do pokojów nauczycielskich. Była reakcja oczywiście też części środowisk lewicowych, ale akcja się udała. Muszę powiedzieć, że nauczyciele bytomscy bardzo aktywnie również współpracowali na początku z MKZ-em, czyli Międzyzakładową Komisją Związkową w Bytomiu, a potem z Regionalną Komisją Koordynacyjną już po uformowaniu się struktur
związkowych w województwie. W MKZ-cie działało pismo na początku pod nazwą Solidarność. Później przy pomocy oświaty zorganizowano pismo MKZ-u o nazwie Konkretnie. I tam bardzo wydatnie uczestniczyli nauczyciele jako redaktorzy tego pisma. Natomiast sama oświata wydawała swoje pismo, drukowane profesjonalnie na offsecie w bytomskich zakładach przemysłu węglowego, przepraszam, w bytomskim zjednoczeniu przemysłu węglowego. Pismo w nakładzie 500 egzemplarzy było kolportowane w całym województwie i spotykało się z wielkim uznaniem środowisk solidarnościowych. Oczywiście uczestniczyłem osobiście w redagowaniu tego pisma i wielu nauczycieli bytomskich. W tym czasie związki branżowe, w tym także Związek Nauczycielstwa Polskiego, prowadziły bardzo szeroką działalność socjalną. I my jako związek też musieliśmy się tym zająć. I w związku z tym też staraliśmy się pozyskać nauczycieli emerytowanych. I to nam się udało. I nawet na czele tego koła nauczycieli emerytowanych stanął człowiek owiany legendą, żołnierz Armii Krajowej, Piotr Woźniak. I dzięki nim, którzy nas bezpośrednio wspomagali, mając dużo czasu na emeryturze, mogliśmy spełniać takie postulaty związane z działalnością socjalną. Ale niezależnie od tego staraliśmy się uzyskać pewne sprawy związane z nauczaniem. Pierwszy numer naszego pisma Dążeń miał taki sztandarowy tytuł Szkoła dla społeczeństwa pluralistycznego. W tym czasie władza państwowa zwalczała wszelki pluralizm w społeczeństwie. Oczywiście, kiedy już działała Solidarność, udawało jej się to różnie. Natomiast za nic w świecie nie chciałaby się zgodzić na to, żeby pluralizm wkroczył do szkół. Dlatego, że szkoła przez tę władzę była traktowana jako narzędzie wychowania do socjalizmu, czyli miała cele indoktrynacyjne. No i dlatego ten numer i ten artykuł zwłaszcza wzbudził wielką wściekłość ideologów władzy socjalistycznej, władzy PRL-owskiej. Sytuacja się zagęszczała już począwszy we wrześniu, w październiku, w listopadzie. Ja w tym czasie, w październiku, zostałem wybrany do Krajowej Sekcji Rady Oświaty, a więc już w znacznym stopniu musiałem czas swój podzielić na działalność również krajową. Uczestniczyłem w tym czasie w zespole Solidarności konsultującym przed Sejmową Komisją Oświaty w Sejmie PRL-u ustawę, którą myśmy nazywali status nauczyciela, status prawny nauczyciela, a Związek Nauczycielstwa nazywał to kartą nauczyciela. Mieliśmy tam oczywiście wiele kwestii do spornych i w związku z tym te konsultacje trwały. I one trwały na krótko przed stanem wojennym również. I w związku z tym miałem też taką osobistą przygodę. Konsultacje trwały 3 dni. W związku z tym musiałem zanocować w hotelu warszawskim. I tam oddałem dowód, który potem zapomniałem odebrać. I kiedy ogłoszono 13 grudnia stan wojenny, byłem bez dokumentu tożsamości.
ale to jest historia dopiero późniejsza i ona się wiąże z innymi wydarzeniami z mojego życia.